Podczas Pinkiku Country w Mrągowie, to jest kultowa impreza countryowa, na którą zjeżdżają tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata. Odbyły się też konferencje poświęcone stwardnieniu rozsianego. To bardzo ważne, ponieważ problem stwardnienia rozsianego w Polsce przez wiele lat był zaniedbywany. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, które reprezentuje, przez wiele lat prowadziło działania, których celem było to, aby decydenci zrozumieli, jak ważne jest leczenie osób chorych na stwardnienie rozsiane, natomiast nie spychanie ich na margines. To z punktu widzenia budżetu państwa nawet bardzo się opłaca, ponieważ chory leczony nie stanowi, muszę użyć tego słowa, tego obciążenia dla budżetu państwa, jak chory nieleczony. W związku z tym pieniądze wydane na leczenie są wydane właściwie. Stwardnienie rozsiane jest bardzo poważną chorobą. W Polsce jakby utrudniony dostęp do leczenia powoduje, że chorzy w dużej części stają się niepełnosprawni. W związku z tym ich jakość życia bardzo się zniża. Żeby temu zapobiec, należałoby wdrożyć programy refundacyjne przede wszystkim, ponieważ leczenie tej choroby jest bardzo drogie. Niewielu chorych stać tak naprawdę na to, aby się samemu leczyć. W związku z tym tylko budżet państwa mógłby pokryć takie potrzeby. Z szacunkowych danych wynika, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 50 tysięcy osób. Przyjmujemy, że jest to troszeczkę większa liczba, ponieważ kilka tysięcy osób jest być może jeszcze niezdiagnozowanych, nie rozpoznano tej choroby. Bardzo się cieszę, że w czasie pikniku doszło właśnie do takiej debaty o stwardnieniu rozsianym, ponieważ informacja o tym, o problemach osób chorych na stwardnienie rozsiane pójdzie do dużej liczby ludzi. A to jest ważne, żeby społeczeństwo też zdawało sobie sprawę, jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby takich osób, jak ważne jest, żeby naciskać na decydentów, aby nie żałowali środków na leczenie stwardnienia rozsianego, ponieważ to jest w interesie państwa polskiego, które powinno zapewnić godne życie osobom chorym na stwardnienie rozsiane.